Te dzieciaki są bardzo urzekające i to jest najważniejsze dobro i skarb naszego miasta. Jeżeli one będą budowały swoją przyszłość na twardych fundamentach, opartych na pewnych wartościach, wiedzy i będą pamiętały to, ile ludzi dobrego dla nich uczynili, to mam nadzieję, że w przyszłości to się zwróci całemu społeczeństwu z nawiązką. Jeżeli jest pełno tych działalności w naszej przestrzeni, to jest bardzo dobrze. Ja się cieszę tutaj, że GKS Katowice tak mocno włączył się nie tylko w tą akcję, ale i w poprzednie. Dzisiaj przecież gościmy tutaj naszych wspaniałych trenerów, tych podstawowych naszych drużyn. Jest pan prezes, jest ta współpraca od wielu lat GKS-u Katowice z Domem Aniołów Stróżów, a co za tym idzie, no, niesiemy również poprzez sport, poprzez nasze działania dobro dla tych dzieci. Panie prezesie, proszę powiedzieć, dlaczego GKS Katowice angażuje się w tą akcję? Trzy powody. Po pierwsze, bo chcemy. Z Moniką Bajką i z Domem Aniołów Stróżów już funkcjonujemy i działamy od dobrych kilku lat. Myślę, że kilkanaście fajnych projektów wspólnie zrealizowanych. Po drugie, bo możemy, bo mamy odpowiedni potencjał marketingowo-wizerunkowy, który przy okazji tego typu akcji no, powoduje, że one są dużo, dużo bardziej efektywne i ten wydźwięk jest dużo, dużo mocniejszy. A po trzecie, bo powinniśmy, bo w tej wizji rozwoju, którą sobie wspólnie nakreśliliśmy, ta działalność społeczna i charytatywna jest tak samo ważna jak pozostałe aktywności w klubie i chcielibyśmy tą działkę bardzo mocno rozwijać. Proszę powiedzieć, panie prezesie, jaka rola będzie, jak będzie wyglądała rola GKS-u Katowice w tej akcji, jakie zakładamy działania? No przede wszystkim typujemy ambasadorów. Ambasadorami projektu z naszej strony będą trenerzy naszych wspaniałych sekcji. Czyli trener Piotr Gruszka, trener Jacek Paszulewicz i Tom Kulen. To po pierwsze. Po drugie, chcemy zaangażować się medialnie, czyli cały projekt GKS-TV. Może krótkie filmiki, różne takie formy zachęcające do wspierania tej akcji. Oczywiście będziemy chcieli wykorzystać nasze mecze, czyli zbieranie tych złotówek z metra na każdym spotkaniu każdej z naszych sekcji. No i finalnie chcielibyśmy uczestniczyć w wielkim zakończeniu tego projektu. Również jako, no zakładam, że z obecnością GKS-ika, zawodników, trenerów i oczywiście naszych wspaniałych kibiców. Pani Moniko, jakby pani mogła powiedzieć, o co tak naprawdę chodzi w akcji Katowicki Kilometry Dobra? Kampania Katowicki Kilometr Dobra dla odmiany życia dzieci i młodzieży to taki nasz katowicki kawałek ogólnopolskiej kampanii dobroczynnej Kilometr Dobra. To jest akcja, która trwa od 1 marca, czyli od dzisiaj startujemy, do 3 czerwca, gdzie będziemy organizować wielki finał na rynku w Katowicach. Celem całej kampanii tej ogólnopolskiej jest zbiórka funduszy na cele społeczne ustalone przez uczestników tej kampanii. Wszystkie uzbierane fundusze 3 czerwca wypłacamy w złotówkach, monetach jednozłotowych i przyjeżdżamy z nimi na rynek katowicki właśnie na finał i układamy je wyklejając kilometry dobra, bo organizatorzy zadali takie pytanie, czy dobro można zmierzyć. No i okazuje się, że można. Jeżeli symbolicznie powiemy, że dzięki tym pieniądzom czynimy dobro, możemy zrobić coś dobrego w naszym przypadku dla dzieciaków, dla młodzieży, dla rodzin, no to możemy je zmierzyć i będziemy je mierzyć. Można też przyjść na jakieś eventy. Teraz 3 marca będziemy w Silesia City Center na Placu Śląskim organizować strefę warsztatów, animacji, kwestować, wyklejać złotówki. Można też przyjść na przykład 10 marca na mecz piłki nożnej pierwszy w tej naszej wiosennej rundzie i mam nadzieję, że dobrze się zacznie z nowym trenerem. Nowe porządki, jak czytamy wszędzie na mieście, więc myślę, że tutaj też będziemy mogli coś zrobić razem. 25 marca w spotku z Jastrzębskim Węglem GKS gra. Też tam będziemy i mam nadzieję, że jeszcze w wielu innych miejscach.